Dwa pierwsze przetargi na termomodernizację suwalskich szkół ogłosił ratusz. Na pierwszy ogień poszedł zespół szkół numer 2 oraz budynek szkoły podstawowej numer 9. Oba obiekty mają zostać zmodernizowane do połowy listopada, a zakres prac jest naprawdę obszerny. Obie szkoły znajdują się w zabytkowych budynkach. Ich elewacje poddane zostaną przy okazji renowacji. Wreszcie ocieplone zostaną poddasza, wyremontowane kominy i wymienione będą pokrycia dachowe. Dzięki znacznemu dofinansowaniu ze środków unijnych, poza wymienionymi pracami możliwe będzie także ocieplenie ścian, wymiana lub renowacja stolarek, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i użytkowej ciepłej wody. Przy okazji wykonana zostanie wymiana instalacji elektrycznej, a nowa umożliwi zastosowanie energooszczędnych źródeł światła. Oba obiekty będą też dostosowane do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Na wszystkie te prace ratusz wyda niemal 4 400 000 zł, z czego połowa to dofinansowanie ze środków unijnych. Jak zapowiada prezydent Suwałk, to nie koniec. Do końca roku prace termomodernizacyjne zostaną wykonane w 4 placówkach przedszkolnych oraz w budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej.